Co to jest gospodarka narodowa? Gospodarka w Polsce kuleje. W ogóle politycy nie myślą. Zawał możemy dostać. Przynajmniej mój tata, bo ciężko z pracą. Gospodarka narodowa to jest produkcja różnych rzeczy, które się używa w gospodarstwie. To może być odkurzacz, mikser, inne pierdoły. Jest niby się gospodarz. Ma kury, krowy. A krowy są strasznie śmieszne, zwłaszcza kiedy robią talerze. Co ty, Bartek? Zwłaszcza na talerzu! A kto w takim razie tą gospodarką narodową zarządza? Tacy, którzy wiedzą, jak na tym się zarabia i wiedzą, ile pieniędzy wyżywamy na dzień. A ile? W zależności od rozrzutności. Ludzie mniej ciągle zarabiają. A jogurty są teraz droższe. I to co za gospodarka? Gospodarką zarządza polski prezydent. Ma premiera, oni się biorą pieniądze ze skarbu państwa. A co to w takim razie jest, ten skarb państwa? To jest taki budżet głęboko ukryty. On jest mocno powiązany z bankomatem. A od czego w takim razie to zależy? Czy gospodarka jest dobra czy zła? Od przemysłu, bo jak produkcja ruszy głową, to może coś się zmieni. A co to znaczy, że produkcja ma ruszyć głową? No oni się nudzą, a później dopiero wezmą się w garść do roboty i będzie luks malina. A czym różni się polska gospodarka narodowa od na przykład niemieckiej? Bo niemiecka gospodarka ma więcej pieniędzy. Ona już dawno weszła do Unii, a my... Tam jest lepszy dobrobyt. Oni lepiej pracują, piwo piją po pracy i ogólnie to się szanują. Polska to musi się dobrze gospodarować. Trzeba znaleźć się fajnego sołtysa i się fajnie z nim porządzić.